Takie nasze przeznaczenie. Sędziwe lata nadejdą, nie oznacza to jednak, że człowiek ma zwolnić tempo. Przeciwnie, seniorzy potrafią być bardzo aktywni i pomocni. Nieodzowną pomocą zawsze są te przysłowiowe babcie i dziadkowie w domu, bo zawsze w pomocy i zawsze na czas można wykorzystać sytuację, że mają dużo czasu. Ale widzimy, że to są też ludzie aktywni. Jeszcze, że działają, próbują się zrzeszać i to jest bardzo cenne, że nie zamykają się w swoich domach, ale szukają możliwości rozwijania swoich zainteresowań czy aktywności. I tu pomocą służą różnego rodzaju kluby, zrzeszenia czy uniwersytety trzeciego wieku, które organizują wyjazdy, turnusy rehabilitacyjne, a czasem nawet kursy. Każda okazja jest dobra, żeby spotkać się razem. Oto jedna z nich. Dzień seniora. Chcemy, żeby ten Dzień seniora pokazał, że my jesteśmy, że my istniejemy, że jest nas dosyć duża grupa, bowiem w tej chwili w skali światowej to jest nas 600 milionów. Przewidywany wzrost, bo niestety społeczeństwo się starzeje, przewidywany wzrost statystyczny w 2050 roku ponad 2 miliardy. To nie są żarty, prawda? W samej Polsce mamy 9 milionów emerytów i rencistów, także to jest znacząca grupa. Statystyki mówią same za siebie. Jest to liczne grono. My mamy w naszym związku emerytów ponad 1000 osób. To jest tylko, że z całego powiatu ostródzkiego, nie? Także troszeczkę osób my mamy, także nie ma sprawy, że to są małe ilości. To są dużo ludzi, jest dużo, naprawdę dużo i wszyscy naprawdę angażują się bardzo fajnie. Także korzystają z tego, co mogą. Także naprawdę jest to, mówiąc nawet dzisiaj popatrzeć, to troszeczkę ludzi jest. Żeśmy ściągnęli też, żeby się bawili, żeby nie siedzieli w domu. Te kości trzeba rozruszać troszeczkę. I akcent poczyniony w kierunku włodarzy. Medale honorowe dla starosty ostródzkiego oraz burmistrza. Seniorzy widzą, kto wyciąga do nich pomocną dłoń i potrafią podziękować. Życie nauczyło, że w braniu i dawaniu powinna być równowaga.